Siema, wbijamy się do Happy Walk and Kebab, jak coś. Mogę wam pokazać, ale wiecie, będę się spieszył. Jak coś, to może nagram, ale nie gwarantuję tego. Jest tutaj zbliżenie. Jest to na Brzeskiej przy mojej robocie tak naprawdę, więc jest to najbliższy kebab. Kiedyś tu jadłem parę razy, ale nie jest taki zajebisty po prostu. Zaraz jadę w tripa, więc po prostu sobie zjem. Dobra, siema, jestem z powrotem. Ogólnie byłem tam, musiałem sobie coś załatwić. O kurwa, ludzie tu chodzą, wezmę się zamknę, bo jeszcze mnie kurwa porwą z kamerą. Nic się tam nie zmieniło tak naprawdę. To jest ogólnie, to nie jest o tyle kebab, tylko tam są dania wok. Czyli nawet nie znałem definicji, dopóki nie siedziałem tam. Przyblazłem na netę i tak naprawdę to jest takie danie jak chińszczyzna, coś takiego, nieważne. W sumie pewnie wy wiecie więcej ode mnie. Dostałem, czekałem na zamówienie jakieś 5 minut. 5 minut, myślę, że to jest dobry czas. Co tam są właśnie dania, jakieś właśnie krewetki i tak dalej, makarony. My wzięliśmy standardowego kebaba za 10 zł, który się nazywa kanapka kebab za mały, za 10 zł. Możesz kurwa nie pikać? Nie pikaj. Dobra, otworzę to. Zapakowane normalnie wszystko i tak dalej. Gadają spoko nawet po polsku i da się dogadać. Lokalizacja jest taka ogólnie, jeśli... Dobra, jeśli chcecie wiedzieć, bo wam powiedziałem, że to jest przed prokuraturą, to możecie nie wiedzieć. Wiecie, gdzie jest Carlos na Brzeskiej? To jest przed Carlosem, to jest ogólnie w tej samej, powiedzmy, takiej zatoczce. Dobra. A pierdole, kurwa, jak ja tego nienawidzę. Patrzcie, jak to wygląda. Ja pewnie to i tak wezmę jakiś efekt. Patrzcie, to jest wszystko łagodny sąs, to tak cieknie. Może to chujowo wygląda, bo on zrobił tak, że zawinął to z odwrotnej strony, jak jest sos, tak? Żebyście, jak będziecie, pewnie to się nie ujebali. Dobra, skosztujmy. Jest standardowy, niczym się nie wyróżnia, wygląda po prostu jak jebana kanapka, więc nazwa adekwatna. Średni sos, nie jest jakiś bardzo ostry. Normalny smak, tak naprawdę nic specjalnego. Tortilla trochę jakby była odgrzewana, jakby była już wcześniej, powiedzmy, no, powiedzmy, tu nie smakuje, smakuje powiedzmy standardowo, jak na takie cztery, powiedzmy. Bardzo jogurtowy posmak tego łagodnego sosu i czuć taką nutkę, powiedzmy, jakbyście sobie pieprzem popieprzyli, ten ostry. Co do mięsa, to mam mieszane, sos też jest właśnie średni. Dobra, jemy dalej. Na początku ogólnie przeraziłem się tym, że jak mi to zapakowało, że to będzie ciekło, ale jak na razie widzę, tortilla się dosyć dobrze trzyma. Czy zjadłbym takiego kebaba drugi raz? Jakbym był bardzo głodny, prawdopodobnie tak. Jednak nie uważam, że jest to coś super wybitnego. Paradoksalnie smakuje mi właśnie ta wołowina, gdzie kurczak i ogólnie całość jest dosyć... stawia taką nutę naprawdę ostrości, jakbyście właśnie zmieszali sól z pieprzem. I jest to dosyć oryginalne. Nie powiem, że to jest mega fajne, mega złe. Po prostu jest oryginalne. Ogólnie go wziąłem, kiedy nie byłem jakoś bardzo głodny. I tak naprawdę, czy się tym najem? Nie powiedziałbym. Równując tego kebaba ogólnie do Maxi Kebaba, którego jadłem ostatnio, no to Maxi Kebab mi lepiej smakował, gdyby nie tamta pita. Tutaj wszystko jest takie, powiedzmy, na równym poziomie, ale powiem wam, że szczerze ta wołowina jest spoko. Do wołowiny akurat, czyli element mięsa, który paradoksalnie z reguły nie smakuje ludziom i ludzie go bardziej unikają, no tutaj jest dobry, naprawdę. To się nie mogę przeć, wołowina jest spoko. Zaczyna mi trochę ciec, ale nie jest to aż takie straszne. Też mógłbym ocenić takie właśnie rzeczy, jak przygotowują ci rzeczy na wynos. Bo z reguły, jeśli chcesz jakoś klienta przekonać, no to dajesz mu też chusteczkę, dajesz mu, kurwa, ile to kosztuje, nie oszukujmy się, dajesz mu też ulotkę. Tutaj ulotek chyba się nie mogłem doszukać, więc no niestety, ale dostałem jednorazóweczkę przynajmniej, czyli dostałem ostatnio Maxi Kebabie. Dobra, skonsumujmy do końca. Dobra, przechodząc tak naprawdę już do sedna, zjadłem i jak mogę powiedzieć wszystko o tym kebabie, no to był tak. Była tortilla za dychę z średnim mięsem, z przemieszanym, nie, on powiedział to pół na pół, dobra, pół na pół. Średni sos i na wynos. Co mi smakowało w tym kebabie, albo co mnie zaintrygowało, może to jest lepsze, bo będę mógł więcej. Kamerka się nie dotyka. Nie, myślałem, że jest pęknięta już. Nie, nie jest. Najadłem się, bo ogólnie nie byłem jakoś bardzo głodny, ale tak. Sos ten łagodny jest strasznie taki ciekawy. Nie, fajnie się rozpływa ogólnie w ustach i fajnie to komponuje ze wszystkim. No to i to też zauważyłem dopiero pod koniec tak naprawdę, gdzie naprawdę
do tego całego mięsa pasuje. Kurczak nie smakował mi jakoś tak naprawdę bardzo. Wołowina mi smakowała. No to kiedyś już jadłem taką wołowinę i ona mi smakowała poważnie. Co do reszty. Warzywa nie były jakieś super, nie były złe, więc w sumie tak o, powiedzmy pół na pół ocena. A za całość myślę, że taką piątkę koniec końców bym dał, bo jest to troszeczkę, z wyglądu jest to to samo co reszta, ale w smaku różni się, troszeczkę się różni. Ma więcej ogólnie jakiejś takiej pikantności i elementów zaskoczenia, gdzie wygląda to z reguły jak normalny kebab, ale prawdopodobnie gdybym chciał zjeść kebaba, to prawdopodobnie pojechałbym gdzie indziej, ale właśnie tutaj sporo czasu, sporo było ogólnie sytuacji, gdzie tego kebaba jadłem, jak kiedyś ogólnie tak samo pracowałem w tym samym miejscu, znaczy w tym samym budynku, co teraz, więc wtedy właśnie, no było to rzut beretem, tak, nawet pójść. Telefon mi chyba dzwoni, albo dobra. Jak coś, ocena 5 na 10, jestem ogólnie na tej samej ulicy co wtedy, więc jeśli chcecie, piszcie komentarze i tak dalej, wiem, powinienem się tutaj patrzeć. Jak liczyłem, mam gdzieś jeszcze do zaliczenia około 10-12 kebabów w Siedlcach. Potem będzie trzeba już odbijać dalej, więc to jest wyzwanie. Zrobiłem sobie rozpiskę nawet. Następnym razem, nie wiem, pójdziemy albo do Iskeledo, albo do Kinga. Możecie też mi pisać, co byście chcieli zobaczyć. Dobra, siema.